Adin. Dwa. Tri. Cztery. Piat. Siem. Wosiem. Dziewiat. Dziesiąt, jedenaście, dwanaście. Co wam nужно делать сейчас? Всем, кто... Jak powinni zachowywać się państwo obecni tutaj i oglądający nas w telewizji? Przede wszystkim należy wyzbyć się napięcia psychicznego i fizycznego. Nie zachęcam do rozluźnienia się, bo nie każdemu to odpowiada, więc byłoby to niesłuszne. Nie ma tu żadnego prokrustowego łoża, do którego wciskano by pacjenta i zmuszano do robienia tego czy owego. Przybierzcie państwo pozycje swobodne, ale zarazem bezpieczne, gdyż nie wiecie, jak będzie reagować wasze ciało. Mogą wystąpić ruchy, czasem nawet zamaszyste. I dlatego, aby nie uderzyć się w rękę, choć zdarza się to bardzo rzadko, powinniście siedzieć tak, żeby nic w pobliżu wam nie przeszkadzało. Można myśleć na dowolny temat, można patrzeć mi w oczy, można też zamknąć swoje. Możecie państwo wspominać dowolne rzeczy, gdy obok przenieść się myślami w Barbary Radziwiłłówny. Mogą cofnąć się państwo do tego, co było, lub wybiec myślą w przyszłość. Chcesz tego? Nie powinniście nastrajać się jakoś uroczyście, ani próbować zapamiętać wszystkiego, o czym się tu mówi. Chcesz tego? Pozwolę sobie na kilka zdań, sprowadzających się właściwie do jednego. Jak należy przyjmować te seanse, te sugestie? A jakie zachowanie jest niepożądane? Najbardziej uteatralizowany z moich wideobooków. Jakichś celów, chcesz tego? Chcecie sobie wyznaczyć, you może być nawet want szkodliwe.